Halo, halo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Winter Story na modach. 6 lipca. Pograłem odrobinę za kamerą, pobiegałem tu i ówdzie, nic specjalnego nie zrobiłem. Dokończyłem trochę naszą piwnicę tutaj ze spooky muzyczką. Sobie zajrzymy, jak to wyszło. Dodałem tutaj przyciski, żeby same się drzwi zamykały. Dodałem też dwie skrzynie, że tak powiem, na różnego rodzaju barachło. Wydłutowałem tutaj te dolne części tych filarów i dodałem napisy na tabliczkach. To się robi w miarę prosty sposób. Przy pomocy patyka i desek się robi taką tabliczkę, tak jak w pewnej innej znanej grze o bloczkach. Z tą różnicą, że żeby pisać na takiej tabliczce, potrzebujemy mieć w ręku węgiel drzewny. Wtedy możemy tam pisać napis i dodatkowo możemy wybierać wielkość liter, jeżeli nam nie odpowiada. No, całkiem fajnie się sprawuje. Natomiast co mamy w planach dla was na dzisiaj, to musimy się zająć też troszkę jednym w miarę zapomnianym tematem, mianowicie garbarni. Chciałem postawić niewielką taką szopę, może podobną trochę do tej, na naszą garbarnię. Tak, bo tutaj mamy taki troszkę smutny zbiór beczek i różnych rzeczy. Więc myślałem, że gdzieś tam na przykład za tym kurnikiem sobie zrobimy taką przewiewną strukturkę, może podobną do tej. Bo, że tak powiem, czas by nastawić nasze tutaj skóry. Tu mam w powlaczu cały zestaw różnych skór. Zebrałem też trochę tego, kory dębu. Tutaj nam te dęby wyrosły. Ja tu parę ściąłem, parę zasadziłem. Tutaj jakiś nam ładnie rośnie. Jeden to może jego zostawimy, niech sobie jeszcze urośnie. Bo z tego moda Wildcraft Farming te drzewa mają kilka, że tak powiem, stadiów rozwoju i one co jakiś czas po prostu się powiększa, to drzewo. No, całkiem przyjemny detal. A tylko drobne, że tak powiem, zgrzyty, jak widać, z innym modem. Z tym modem od ścinania siekierką. Ale do przeżycia. Więc tak, dzisiaj w planach chciałem sobie jeszcze zrobić może na początek ze trzy nowe beczki. Nastawimy więcej zgnilizny, bo w międzyczasie zrobiłem kolejne żniwa naszej miękkiej trzciny. Tutaj te, widzicie, pola są ścięte. Zmaltretowałem naszą kosę żelazną, ale o to się nie martwię, tego żelaza tam jest sporo, to tylko kwestia, że tak powiem, przerobienia go. Zostawmy sobie może jeszcze ze dwie beczki tutaj, czy trzy nawet. O, tu mamy całą masę znowu tej zgnilizny. Tak, ile tutaj tego wyjdzie? No, to trzy beczki jak nic, trzy, nawet cztery będą. Tak, o, cztery beczki, więc jeszcze jedna. To sobie nastawimy na kompost. Kompostu w tej grze nigdy za dużo, a on strasznie, strasznie wolno się robi. Gdzie 20 dni na 16 kompostu, więc to jest sporo czasu. Przebiegniemy się też zebrać nasze rzeczy z pola. Tu jeszcze jakaś beczka. Stawmy sobie tutaj też kompost. O! Tutaj niedługo się zrobi ten kompost. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj się sprawy mają w naszej szklarni. Tutaj trzeba by trochę dolać wody do tych stągwi. Takie, wiecie, przydomowe pierdamony. Też będę chciał zebrać więcej tej gliny, żeby więcej tych stągwi zrobić na tych innych polach, też sobie parę tam rozstawić. One jednak sporo dają. To, że jest 100% podlewania zamiast tam ilu, 80 paru czy 75, jeżeli chodzi o zwykłą taką wodę,
To jednak jest duży bonus. Tutaj nasze poletko. Poletko tych całych porzeczek, które już całkiem mocno urosły. Ja cały czas tutaj zbieram trochę te porzeczki stąd, stamtąd, biegam tu i ówdzie. Wyciskam te soki. Między innymi zrobimy sobie wino na ocet, tak? Postawimy. Ale jeszcze zajrzymy tutaj na to duże pole, bo wydaje mi się, że tam już też zbiory są prawie gotowe. Tutaj nie wpaść do dziury. Jak tam nasze pszczoły jeszcze się nie zrobiły. Tu nasze pułapki na świetliki, nie wiem, czy to się coś z tego uda. O, tu nasze pole całkiem już zgrabne, duże. Jakiś królik raz się napatoczył. Tu na pewno możemy zebrać te nasze marchewki. Całe pole marchwi. Marchew, cebulę też można zebrać. Ten nóż żelazny jest bardzo fajny, bo on ma szybkość wydobycia roślin razy 2, czyli w porównaniu do tego naszego nożyka, że tak powiem, z epoki kamiennej, to jest naprawdę lepszy. Tutaj jakiś jeszcze pasternak, tak. Tutaj buraki. Ta rzepa jeszcze nie wyrosła. Ten len też można by zbierać. Ja poczekam, aż ten len trochę chyba jeszcze jednak dojrzeje. Chociaż, nie wiem, może ten już zbierzemy, żeby go tutaj nie przysuszyło. Ten, który się da, to zbierzemy. Tak, miejsce w inwentory jest. Tutaj, o, tutaj jeszcze to... Żyto też trochę już przysuszyło. To co dojrzało, to sobie zbierzemy. Tak, wypadałoby to zasadzić z powrotem. Tutaj ten len... Tutaj coś zjadło. Więc tak, na pewno zasiejemy sobie z powrotem len, gdzie on tutaj wpadł. Tu. Len na K, jak potas. Tu jest nisko wszędzie już, tak, z tym, to musimy chyba ten len tutaj sobie zasadzić, tak, tu jest 104%. Tu mamy cebulę na P, może tutaj sobie ją posadzimy. Gdzie był ten len? Tutaj też ją można posadzić z tej strony. Co my tu jeszcze? Jeszcze tej marchewki można by posadzić. Tu mamy tą marchewkę, ona jest na literę K. No to tu jeszcze. Tu już słabo. Tu jakiś zator zrobił, to zbierzemy. Tutaj. My tu jeszcze mamy. Tu mamy jeszcze pasternak. Pasternak na literkę P. Czyli tutaj można spokojnie. No i tak, mamy tu jeszcze parę sztuk buraka. Mam wrażenie, że te zatory się robią dopiero jak ja tu gdzieś podejdę bliżej. Tak, myślę, że to na razie starczy. To z tych zbiorów. Trzeba gdzieś to upchnąć, że tak powiem, do naszej spiżarki. I zaraz zbierzemy sobie trochę rzeczy
na budowę no, tej garbarni, tak? Tutaj sobie wrzucimy, to jakaś zgnilizna była. Tu jakieś, że tak powiem, pierdamony sobie odstawimy. O, 64 cebuli, sporo, sporo, sporo. Tutaj to żyto się dokończyło trochę. Chociaż mocno zmęczone, że tak powiem, upałem. Nie wiem, może tym razem sobie buraka tutaj posadzimy. Co tu jeszcze mamy? Bur zasadniczo więcej tylko tego żyta. Tak. No to chyba na razie starczy. Odłóżmy nasiona tutaj, tu jest skrzynki z nasionami. Tak, resztę tutaj do naszej spiżarki. Tu jak widać full wszystkiego. Tu były głównie te. O. No tu jesteśmy, że tak powiem, full z tymi wszystkimi tymi. Trzeba chyba kolejną. Tu jest 24. A tu mieliśmy jeszcze jakieś pawlacze tu na górze. Więc no, wpychamy tutaj. gdzie bądź. Tutaj suszą się kolejne te maliny i te inne rzeczy, z których wyciskałem. Myślę, że te wina tutaj pozwolimy, żeby one sobie też taką się zamieniły w ocet. Tutaj sobie odłożymy sznurki. To sobie zaraz tam nasypiemy kurką może. I już ciemno się robi. Więc tak to w tej grze leci ten czas. Tutaj trochę tego. I tak dni mijają. To się tak wydaje, 12 dni w miesiącu. Na początku to jest dużo, ale potem jak już jest co robić, mamy jakieś, że tak powiem, ogarnięte rzeczy, to już schodzi. Ło! Dzień dobry, pan nas tutaj zaskoczył. O, dwie zębatki, właśnie, zębatki. Mamy tych zębatek już sporo. Sobie zaraz jeszcze... O, gdzieś tutaj może do tego pawlacza odstawimy, może te zboża tutaj przerzucimy do tego pawlacza na górze. O. Te suszone owoce może też przerzucimy tam na górę. Powiedzmy, że tu będą suszone owoce. Tutaj wszelkiego rodzaju jakieś dobroci. Tu jeszcze suszone owoce były. O, no to trochę miejsca się zwolniło jednak. Dobrze, weźmy sobie jakieś jedzonko. Tak, chciałem też zacząć wykuwać, proszę państwa, coś, co się nazywa... takie lepsze plecaki chciałem zrobić. To się nazywa plecak z takiego mod More Bugs. Tych w ogóle modów do większych plecaków jest kilka. Niektóre całkiem przesadzone, ale ten mi się wydawał też tak najbardziej pasujący do takiej progresji, bo widzicie, ten ma 6, to było tak 4, 5, 6, a ten ma 8, więc on tak bardzo nie wystaje. Jest, że tak powiem, moim zdaniem pasuje w progresję, bo potrzebuje coś takiego jak żelazny stelaż. Więc możemy sobie to spróbować wykuć za chwilę, ten żelazny stelaż. Akurat jest wieczór, więc możemy pójść sobie coś powykuwać. Weźmiemy też te nasze zębatki, odwiedzimy handlarza, co tam u handlarza będzie słychać. Tak. Tu mamy te. Więc może ja sobie tutaj podświecę trochę pod tym. Odgrzejemy, zobaczymy. Chciałbym też nastawić trochę miedzi na wypalanie. Tutaj jeszcze jakiś potaż pokutuje.
Więc tak, zrobiłem sobie trochę miedzi na miedziane płyty, żeby zrobić z nich oświetlenie. Tak. Lampy. Będziemy sobie lampami tam świecić, więc tu sobie przyświecimy najpierw tym torfem, tak na start, po jednym. I dorzucimy trochę, a po 3 węgla do każdego. Tak, ten potaż sobie gdzieś tam sypniemy potem na pole, ale na razie go tutaj gdzieś do skrzynki. Te skrzynki też już pełne wszelakiego dobra albo tak zwanego barachła, zależy jak na to patrzeć. I tak, jak tam nasze wykuwanie tutaj się odbywa, to się już świeci. Dobrze, weźmy sobie nasz zestaw kowala. Może tak, może przesuniemy sobie to kowadło tutaj, żebyśmy coś widzieli. O! Szybce w dłoń. Tak, usunąłem tego moda, to chyba Ferrospear to powodował, ten jeden był jakiś taki, chyba nie za bardzo się nadawał do tej wersji. Ale tak, szukamy tego stelaża. Pantograf to nie. Już na pewno widzicie, ale ja jeszcze tego nie dostrzegam, gdzie to jest. Czy to w ogóle jest? Czy to może musiał być stalowy? Jakieś rzeczy. No nie. O, jest. Iron Frame. Zobaczmy. Zobaczmy, co to. Jak to się to będzie odbywać. Nie wiem, czy to będzie czasem nie potrzeba dwóch. Dwóch sztabek. To chyba najprościej byłoby z płyty zrobić. Wydaje mi się, że chyba dwie sztabki będą potrzebne na ten stelaż. No będę tych stelaży potrzebował chyba 4 sztuki. Więc tutaj sobie może tak powiem, zrobimy jedną na pokaz, a potem ja sobie wykuję więcej. No i wtedy, pod warunkiem, że będziemy mieli dostatecznie dużo garbowanej skóry, to zrobimy sobie chyba najlepsze plecaki, które w tym momencie, że tak powiem, w tej moim zestawie tych modów tutaj jest dostępne, tak? Tutaj może sobie to cofniemy. Tak, konieczna będzie druga sztabka. To sobie na razie to przesuniemy. Tak, teraz w górę. To nie wiem, w którą stronę. Gdzieś tutaj pewnie. Musimy dołożyć drugą sztabkę. Bierzemy drugą sztabkę. I to sobie obróćmy i teraz tutaj chyba można dodać. O, dodaliśmy kolejną. No i znowu to trzeba poprzesuwać tutaj. Tam jakieś wilki wyją. Mam wrażenie, że gdzieś się wyspawnowały wilki niedaleko nas. Trzeba będzie być ostrożnym, jak tam będziemy biegać po tych lasach.
Garbarnię zrobimy taką w miarę prostą. Zrobimy tylko podmurówkę taką z tego cobblestone'a, z tych cegieł. I resztę zrobimy dach, taki będzie też taki z gontu sobie zrobimy dach, taki z drewna, że tak powiem. Tu nie wiem, czy ja będę tak jechał dookoła, czy mi prosi po prostu to wypełnić. I tak będziemy musieli sporo tutaj odkuć tych kropek. No w sumie się wiatrak kręci, można by kolejne sztabki wykuwać. Resztę tutaj musimy tych bloczków odkuć. No, trzeba pójść zbadać te wilki, żeby nam tam nie atakowały nasze jakieś tam zwierzątek, co tam mamy. O! Mamy to. To sobie odstawmy. I mamy, proszę Państwa, nasz pierwszy żelazny stelaż do plecaka. Tak, zobaczmy, co to można z tego zrobić. Można zrobić tak. Plecak lniany. Tak, chyba ten. Potrzebujemy tak, jakiejś tkaniny. To chyba nie musi być kolorowa. 9 skóry. I trochę sznura. Więc to sobie na razie tu gdzieś odłożymy. Ja potem jeszcze wykuję więcej tego. Ale tak, odłóżmy tu nasze szczypce. O, porządek. Porządek zawsze warto po sobie zostawiać. I co, chyba pójdziemy się przekimać. Albo może zrobimy sobie najpierw, że tak powiem, zestaw tutaj. Weźmiemy trochę tych bloczków. Zrobimy sobie więcej tych cegieł. A może nawet parę takich, chociaż nie, te sobie zostawię na naszą kuźnię. Tam mam taki plan, żeby one były takie troszkę taki chaos, ta kuźnia. W sensie chaos, taka ścianka taka, wiecie. Trochę tego, jeszcze może jakieś cegły zrobimy. A ja to będę używał tych... tych, że tak powiem, tej czerwonej gliny, bo ona jest, mamy ją w miarę dużo, w miarę blisko. O, tyle powinno chyba starczyć. Więc tak, idziemy w kimę, tu do naszego pokoiku. Północ, akurat pewnie 7 godzin wystarczy. Czwarta, piąta, już można wstawać. Siódma. Kury piejo, kury. Koguta majo. Jak to w tej piosence leciało. Tak, więc może pójdziemy sobie tutaj zobaczyć. Może weźmy jeszcze jakąś dzidę, bo dwie, jakby tam faktycznie były te wilki. A, jeszcze śniadanie. Śniadanie sobie tutaj. Ze słoika. O, nie chciałem wcale słoika wziąć. Otóż pusty. Puste słoiki. Trzeba będzie też kiedyś zrobić tak zwane wielkie gotowanie znowu. O, puste słoiczki, dobra. I tak, ja chciałem to zrobić mniej więcej tutaj. O, tam jakiś nowy przeciwnik. Już raz widziałem taki szkieletor jakiś lepszy. Halo? Halo? O,
No, lepszy, nie lepszy na dwa strzały. Ale jakiś lepszy, ten inny szkieletor. No, więcej zębatek do kolekcji. Tak, to chciałem gdzieś tutaj zrobić. Tutaj zaorałem, że tak powiem, tą ruinkę. Tu pamiętacie, była taka ruinka, zostało się tylko trochę ścieżki potem. Ale to tak akuratnie zrobimy sobie w tym miejscu tutaj tą garbarnię. Tutaj troszkę tą ziemię usuniemy. Strasznie szybko idzie tą łopatą żelazną. To jest dobra inwestycja. W przeciwieństwie do tej motyki, która wcale nie daje nic poza większą ilością użycia, wcale nie jest szybciej, to łopatą jest szybciej. Więc tak, zobaczmy. Tu gdzieś może zrobimy tą garbarnię z tej strony w takim razie. Tu będzie ścieżka, może tędy sobie zrobimy ścieżkę. O, i tu będzie budynek, więc tak. Narożnik. W środku, jak to będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak na sześć może. O, tak sobie to zrobimy. Raz, dwa. A może być też tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, o, tam dziura się zrobiła. O, te krzaczki, to niech sobie, że tak powiem, pójdą stąd. Będą takie trzy alkowy, wiecie, tu będzie alkowa na jedno, drugie i trzeci zestaw tych beczek, bo tu po prostu będą stałe beczki. Że tak powiem, budynek będzie na beczki. Beczki i jakieś tam, że tak powiem, może odrobinę storage'u. Tak, tutaj sobie zrobimy wejście, drzwi takie na dwa. Taki, wiecie, budynek na szybko. Tak, o. Tutaj może też będzie w górę. Na 3 w zupełności, czyli tutaj już będzie dach. O, w ten sposób. Tak. Tak się to będzie prezentować. Tutaj sobie zrobimy na górze może też z tych cegieł. Starczy? Może akurat nie nam starczy. Nie, chyba nie starczy. O, brakło. Dosłownie kilka sztuk brakło. Teraz tutaj sobie z tą ziemię skopiemy. Zostawimy po prostu ubitą glebę zrobimy. Bo tutaj tylko będą beczki stać. To szybko pójdzie, rachu ciachu, z tą przy pomocy tej łopaty. No i oczywiście nasz bonus do prędkości 10% to też swoje daje z tej X-Killi, z tego moda. Tu sobie zrobimy takie wyjście. Może tutaj na zewnątrz też będzie trochę takiej ubitej ziemi. I tu będzie ścieżka, tak? Zrobimy sobie tutaj ścieżkę w tą stronę. Tak, może tu będzie, może pod kątem sobie tak szła, żeby było nie tylko jak od linijki. Gdzieś była też ścieżka tędy, o. Tą ścieżkę sobie tutaj pociągniemy dalej. Tu się akurat spotkają te ścieżki, co może ją poszerzymy.
tą stronę, sobie ją poszerzymy. Taka będzie trochę organiczna ta ścieżka. O. Tak, z tego robimy ubitą ziemię. Au! O, proszę pana. Dobrze, pan nic nie miał. Tutaj miałem gdzieś przygotowany trochę tych ścieżek. O, zobaczymy, czy wystarczy. Jeszcze tego wapienia było potrzeba, tak? Tutaj jeszcze sobie weźmiemy trochę gliny. Tak, jeszcze 16. Tu już jest chyba aż tyle modów, że takie przeciąganie już troszkę laguje tutaj na tym, ale to nic szczególnego. No, gra jakoś nie laguje w ogóle. Znaczy raz na jakiś czas jest jakieś przecięcie. Może raz na pół godziny jest takie 2 czy 3 sekundy, ale to nie ma z tym problemu. Niestety ta gra na modach siorbi bardzo dużo RAMu, to trzeba je niestety na minus. Mam bardzo dużo takich dużych modów tutaj, te drzewa chyba mam wrażenie, że najwięcej tutaj do pieca dają. Bo jak się gra w wanilę, no to myślę, że 16 giga spokojnie wystarcza. No ja mam tutaj w kompie 32, więc to tak akuratnie starczyło, żeby sobie w miarę komfortowo grać na tych modach. Bo się mnie też pytacie w komentarzach, czy tam nie ma jakichś przycinek, czy coś, no to raczej nie ma. Tu sobie to ułożymy, o. Tam się dziura czasoprzestrzenna zrobiła. Tu będą same beczki stałe. Tym się tutaj, że tak powiem, wyglądem mocno nie przejmuję. Teraz tak, tu jeszcze miałem dokończyć to. O. No to może też tak zrobimy, tak. No i taki zrobimy taką strzechę. Tylko czy mamy na to, że tak powiem, te bloczki, zaraz trzeba będzie zrobić. No z jakiegoś drewna, pewnie musimy jeszcze jakąś ściąć, jakąś sosnę, czy coś. Tak, weźmy sobie od razu siekierę, tych siekier do wyboru tutaj. Cała masa. Tak, odłóżmy rzeczy do skrzynki pełnej barachła. Tą ziemię tutaj odkładam chyba osobno. Tu mam w tym koszyku, te ziemie są. Tutaj sobie już odłóżmy tak, jak powinno być. Ścieżki tutaj. I co, idziemy może jakąś, zobaczmy jak tutaj z tą sosną, ile ja tego mam. Tutaj jest 16,4. Tu nie ma sosny, w tych też nie ma, ale weźmiemy sobie tych płotów ciosanych. Weźmiemy sobie też tego. Może sobie dębowe drzwi zafundujemy, bo tu już tego dębu mamy trochę. 12, więc dwoje drzwi, tak, i taki tutaj, o, taki daszek sobie zrobimy, też taki na dwa wysoki, nie trzeba więcej, nie musi być to taką strzeliste. Tu chyba miałem jeszcze jakieś 4 sztuki. Jak to się robi, po prostu siekierka i 3 te. Ja tu sobie jeszcze te półpłytki zrobimy.
Chciałem też troszkę wyłożyć tych półpłytek. Nie wiem, czy tu jeszcze jakieś zostały. W tych różnych tych. Dwie. A może jeszcze w tej skrzynce? W tej skrzynce, no nie, tutaj nie ma. No dobra. Czyli tak, ułóżmy sobie tutaj takie na razie rusztowanko, żeby nam się to prościej... O, przestraszył mnie ten krzaczek. Prościej układało. Tam jakieś pisklaki chyba się urodziły, drugie pokolenie tych kurek. Au, wlazłem w dziurę. Tak, tutaj też sobie zrobimy pionowe te płytki. A może takie z tej strony. I tu będzie taki, że tak powiem, przewiew, bo zawsze garbarnie to śmierdziały. Oczywiście w grze nie ma to najmniejszego znaczenia, ale to tak taka fantazja, że to jest taki pomieszczenie z takim przewiewem. Może sobie tutaj zrobimy tą ścianę pełną taką z tym przewiewem, może to zlikwidujemy. O. Tutaj sobie wstawimy drzwi. Więc może wstawimy trochę bruku tutaj. O, będą drzwi. Dębowe, mocne. I tak. Tu może sobie... A, mamy jeszcze te. Może taką dekorację sobie zrobimy tu. Taki płotek, zawijas. O. Taki, nie wiem, słupek będzie. Tak, i teraz ten dach. Jak to było, tak? O, co to było? Wooden mallet, nie. I wstawiamy teraz to. W ten sposób. Taki będzie dach. No, trochę to się niewygodnie układa. Jeszcze trzeba będzie jakieś tam sosny ściąć tutaj ze dwie. Tak, zetnijmy sobie jeszcze parę tych... O, tu dziura. Tutaj tych sosen. Może nawet taki pojedynczy daszek starczy, nie trzeba wcale takiego wyższego robić. Zużyjemy tą tak zwaną zwykłą siekierę, bo tej to nam szkoda. O, nawet jakieś dwie szyszki wypadły, to niech, tak powiem, niech se rosną. Pieniek. O, niech sobie tutaj stoi.
Wiecie, to jest taka bardziej szopa niż, niż budynek faktyczny. Tylko czym ja tam na górze wypełniłem w tamtym budynku, zaraz zobaczymy. Tu dałem, aha, po prostu z desek dałem. Dobrze, to zróbmy z desek. Parę desek trzeba zrobić. Tu jakiś krzaczek wskoczył. To co? Kroimy deski. Piła moja, twoja. Taka duża. Będzie za mało. No, gdzie to wpadło? Tu gdzieś wpadło. Pionowe górne. To sobie już tutaj gdzieś odstawmy. Tu jeszcze jakiś, co my tu mamy? Glebę z trawą, jakiś. Porządek musi być jakiś w tym inwentory. To już można usunąć. Tutaj teraz takie będzie górne na górze. Taki płaski daszek. To na pewno tego nie starczy. Jeszcze się źle postawiło. Dobrze, to daszek ja sobie może dokończę, że tak powiem, za kamerą, bo już tak powiem kończy nam się czas, ale ja chciałem odpalić, że tak powiem, w tym odcinku tą garbarnię, więc natrzaskajmy jeszcze trochę tego tych, no, beczek. Trzaskajmy parę beczek i nastawmy może jakieś te... To sobie zrobimy z tego, więc ja tu zrobię szybkie cięcie, natnę tych desek i wstawimy sobie rzeczy. Tak, deski mamy. Można by jeszcze patyków natrzaskać przy pomocy naszej piły ręcznej. A może tyle starczy. No i tak, zwane ile wlezie tych beczek, 16, o, może tyle, zobaczymy. Tak, porządek jeszcze w inwentory, must be, must sein, Ordnung, jak to mówią. A, tu jeszcze mam dużo tych desek, to na razie tutaj, że tak powiem, do dziury. Weźmy sobie jeszcze wiaderko. Wiaderko, żeby tam była woda, bo bez wody to słabo będzie. Tu gdzieś widziałem wiaderko. Tutaj też tędy chyba zrobimy ścieżkę, wiecie. Będzie akurat takie. No i tak, tu będzie jeden zestaw beczek, drugi zestaw beczek i tu byłby trzeci zestaw beczek. Tu sobie gdzieś zrobimy, że tak powiem, ujęcie na wodę. Może też takie sobie wydłutujemy, tak jak tam.
zawsze nie ten klawisz. Więc tak, wiaderko sobie tu będzie stało. I tak, może od razu sobie nastawimy przynajmniej ten pierwszy krok na ten. Ja sobie potem za kamerą jeszcze wrzucę te taniny i tak dalej. Sobie jeszcze przydłutujemy tutaj. Może ci będzie taki odrobinę dłuższy ten epizod, ale myślę, że warto. Weźmy sobie jeszcze jakąś skrzynkę. Czy ja tu mam gwoździe jeszcze? Nie, chyba wszystkich gwoździ zużyłem. No dobrze, wstawimy jedną skrzynkę taką. Tutaj, że tak powiem, barachła sobie jeszcze odłożymy. Tak, jeszcze jedzonko. O, tutaj już tego jedzonka nic nie było. No trudno, jakieś porzeczki wpierdzielimy na miejscu. O, tu jeszcze 5 beczek było. Tak, weźmy sobie z naszego pawlacza jakieś te skóry. Na pewno weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie, jak się w ogóle te skóry robiło? Surowe skóry. Stawiamy na wodę wapienną. No dobrze, weźmy trochę tych dużych skór. Może parę tych niedźwiadków. Tak, weźmiemy sobie tutaj rzeczy. Przepraszam, musiała być jakaś drobna przerwa, na, że tak powiem, techniczna. Weźmiemy sobie tutaj te rzeczy. Jeszcze może skoczę się przekimać i dokończymy sobie to rano, bo chciałbym już, że tak powiem, mieć to zrobione. Więc widzimy się rano. A jednak tu jakiś wilk się kręci. Widzicie, o. O, taki wilk na strzała, co to był? Timberwolf. No, przynajmniej będzie jakieś mięsko z niego. Ale to chyba jeszcze jeden gdzieś jest. No dobrze, ja tutaj przycinam jeszcze te deski, zanim jeszcze się położę spać, żeby można było tam dokończyć tą naszą budowlę. Dobrze, witajcie ponownie rano. Zebrałem tutaj trochę wiktuałów. Widzicie, wziąłem wapno, trochę tych skór. Tam po nocy się, że tak nie dało już pracować, bo sąsiedzi przyszli i marudzili, że czemu ten odcinek taki długi. Więc trochę tutaj dobudowałem ten jakiś pan szkieletor chodzi, ale damy mu spokój. O, tak się to prezentuje. Przynajmniej z tej części. Tu jeszcze muszę wypełnić coś z tej strony. Trochę ten dach dokończyć, ale to, że tak powiem, już sobie dokończę spokojnie potem. A tutaj jeszcze może przedłutujmy to nasze źródełko. Tak. Takie zrobimy trochę mniejsze. O, może jeszcze jedną kratkę zmniejszymy. O, nie, to tak to. Tak to nie, będzie się wylewać. No widzicie, czy jednak autorzy pomyśleli nad takimi detalami. Tak, zrobimy sobie takie mniejsze po prostu, żeby się łatwiej przy tym stało. Może tutaj też usuniemy z tej strony, będzie taka jakby studnia. Tak, tu jeszcze mamy tych parę beczek, sobie tutaj dostawimy. Tu jedną. I tu jeszcze jedną. Tak, nastawimy przynajmniej tą pierwszą część, czyli tutaj sobie wypełnimy wodą. Nastawimy wodę wapienną i przynajmniej ten pierwszy etap tych skór sobie tutaj nastawimy. Tak, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba 50 było potrzebne. Tego wapna, o. Tak.
50 tutaj do drugiej beczki. I 50 do trzeciej. Jakiś pan szkieletor hałasuje. Teraz zobaczmy, ile tutaj tych dużych skór. 8. 8 dużych skór. 20 godzin. A tych olbrzymich skór, jeśli dobrze zgadnę, to o 6. 6, 5. 5 dużych skór. No i tak. Tak to się będzie odbywać. Ja sobie tutaj jeszcze, że tak powiem, tą resztę tutaj ponastawiam. Te taniny może sobie przyniosę tamte beczki stamtąd. I tak się będzie prezentować tutaj nasza garbarnia. Jeszcze tutaj gdzieś ustawimy te stojaki. I tak. A może sobie to jeszcze szybko przyniesiemy. O, jeszcze się tam burza temporalna zbiera. A to ja sobie, że tak powiem, już na spokojnie przeteguję. Tak, to sobie tu weźmiemy te rzeczy. Co my tu mamy w ogóle? Tu jakaś resztka tej wody. Resztka, tutaj mamy te taniny nastawione. Ciekawe, czy ja mogę to wziąć, podnieść. Mocna tanina. O, można to podnieść, tylko niezbyt prędko się z tym człowiek porusza. Jeszcze zawadziłem o ten słoik na ziemi. Może po ścieżce będzie szybciej. Bo to ścieżki zawsze, o, jest szybciej. Ścieżki dają 20% do prędkości. No i tu silna tanina będzie. Będzie z tej strony, będzie stała, o. A te stojaki sobie tutaj ustawimy. I będziemy mieli setup do wyprawiania tych skór. Więc ja sobie tutaj dokończę ten dach. Tu może jakieś wyprostuję te belki, żeby były wszystkie w jedną stronę. Może jakieś światełko wstawimy, jakąś lampkę, czy oliwną, czy coś, żeby nam się tu nie spawnowały przeciwniki. I na dzisiaj to już z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!